W 2003 roku badacze z Fundacji Lemelsona przeprowadzili ankietę, w której pytali o to, co jest najważniejszym współczesnym wynalazkiem. Pierwsze 5 miejsc zajęły samochody, komputery, telefony komórkowe, mikrofalówki oraz szczoteczki do zębów. Zaskakujące, prawda? Co sprawiło, że to niepozorne urządzenie zajęło tak wysoką pozycję? Sprawdźmy to. Szczoteczka do zębów służy do usuwania z jamy ustnej, a w szczególności z zębów resztek jedzenia oraz bakterii. Pokażę Wam dzisiaj doświadczenie, które pozwoli sprawdzić, czy szczoteczka dobrze spełnia tę funkcję oraz jak jeszcze możemy ją wspomóc w tym zadaniu. Doświadczenie to jest trudne i wymaga pracy z gorącymi przedmiotami oraz stężonym alkoholem, dlatego nie polecam Wam wykonywać go samodzielnie. Mikroorganizmy będę hodować na własnoręcznie wykonanym podłożu na szalkach petrolowych. Na początku wysterylizowałam szarki w piekarniku w 200 stopniach Celsjusza przez 2 godziny. Jednocześnie w wyparzonym garnku ugotowałam bulion z mięsa, kości wołowych oraz wody. Po około 2 godzinach gotowania dodałam cukier. Odrobinę bulionu pozostawiłam na później, zaś do reszty dodałam agar, substancję żelującą pozyskiwaną z glonów. Gotową gorącą pożywkę przelałam do wyparzonej kolby. Stół dokładnie odkaziłam 95% spirytusem, podobnie jak swoje dłonie i wszystkie przedmioty, których używałam podczas doświadczenia. Na świeżo wyjęte z piekarnika szalki wylałam jeszcze gorącą pożywkę. Następnie zostawiłam je do wystygnięcia, aż agar zastygł. W miarę stygnięcia na wierzchu szalki skraplała się woda. W laboratoriach na tym etapie szalki suszy się pod wyciągiem z lampą UV, co pozwala usunąć wodę bez zakażania szalek niepożądanymi mikroorganizmami. Ja nie mam takiego urządzenia, dlatego po prostu wytarłam wieczko, porządnie zdezynfekowałam i wypaliłam resztę alkoholu. Gdy szalki były gotowe, mogłam posiać bakterie. Pobrałam z zębów ochotnika płytkę nazemną, przesuwając sterylną ezą na granicy dziąseł. Jest to biofilm zawierający bakterie. Rozprowadziłam go na szalce numer 1. Po umyciu zębów przez ochotnika znowu pobrałam płytkę nazemną i wysiałam ją na szalce numer 2. Analogicznie postąpiłam po użyciu płynu do płukania jamy ustnej. Ostatnią szalkę pozostawiłam jako kontrolę w celu sprawdzenia, czy szalki były przygotowane wystarczająco sterylnie. Wszystkie 4 szalki inkubowałam przez dobę w jogurtownicy, która pełniła rolę cieplarki, to znaczy zapewniała bakteriom odpowiednią temperaturę. Witajcie! Minęła doba, nasze bakterie powinny już wyrosnąć. Sprawdźmy, co się stało. Zacznijmy od kontroli. Na szalce nie wyrosły żadne kolonie, co świadczy o tym, że przy przygotowaniu doświadczenia udało się zachować wystarczającą sterylność. Szalka numer 1 przedstawia mikroorganizmy pobrane przed myciem zębów. Widać na niej bardzo dużo małych, okrągłych kolonii bakterii oraz 2 pola. Jedno pokryte biało-beżowymi, rozlanymi koloniami oraz jedno olbrzymie zgrupowanie mikroorganizmów, wyglądające trochę jakby było wyschnięte. Dla ułatwienia każdy z tych typów oznaczyłam innym kolorem. Szalka numer 2 zawiera mikroorganizmy pobrane po umyciu zębów. Na pierwszy rzut oka widać, że bakterii oznaczonych kolorem czerwonym jest znacznie mniej. Kolonii oznaczonych na żółto jest troszeczkę więcej. Trudno jednak powiedzieć, czym jest to spowodowane. Ostatnia szalka przedstawia organizmy pobrane po użyciu płynu do płukania jamy ustnej. W zasadzie widać tu tylko jedną dużą kolonię mikroorganizmów, którą widzieliśmy już na szalce numer 1. Przejdźmy teraz do drugiej części doświadczenia. Będę potrzebowała do tego szalki sprzed mycia i 2 słoiczków z pożywką płynną. Teraz posieję bakterie sprzed mycia zębów w jednym z tych słoiczków. Ten słoiczek będzie stanowił moją próbę badawczą. Drugi słoiczek będzie stanowił próbę kontrolną. Będzie on służył do sprawdzenia, czy bulion był wystarczająco czysty. I gotowe! Umieszczam teraz obydwie próby w cieplarce. Witajcie ponownie. Minął kolejny dzień,
nasze próbki inkubują się już 24 godziny. Sprawdźmy teraz, czy stało się z nimi coś ciekawego. Już na pierwszy rzut oka widać, że próba badawcza zrobiła się mętna, podczas gdy próba kontrolna pozostała klarowna. Sprawdzę teraz pH obydwu roztworów za pomocą takich oto papierków. Od razu widać, że się od siebie różnią. pH próby kontrolnej wynosi około 7. W przypadku próby badawczej odczyn zmienił się na kwaśny. Dlaczego tak się stało? Prawdopodobnie bakterie obecne w próbie badawczej rozłożyły cukier zawarty w porzewce w procesie zwanym fermentacją. Jeśli nie pamiętacie tego procesu, zapraszam Was do obejrzenia filmu na ten temat. Link do niego znajdziecie w komentarzu. Jak to się odnosi do naszych zębów? Bakterie obecne w jamie ustnej rozkładają resztki zjadanego przez nas pokarmu, wydzielając przy tym kwas mlekowy. Ten wraz z różnymi kwasami obecnymi w pożywieniu obniża pH, co prowadzi do demineralizacji zębów i sprawia, że są bardziej narażone na próchnicę. Jeśli nie widzieliście jeszcze filmu na temat wpływu kwasu na kości, koniecznie musicie to nadrobić. Link do niego także znajdziecie w opisie. Hodowla bakterii na szalkach pokazała, że dokładne mycie zębów i używanie płynów higieny jamy ustnej pomaga usuwać część bakterii, a co za tym idzie, sprzyja zdrowiu zębów. Jeśli podobał się Wam film, zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia!